Znajdujemy się w scenie Tęcza na krakowskich Dębnikach. Jest to dawny kinoteatr. Obecnie jest to jedna z placówek podległych Domu Kultury Podgórze. Kierownikiem tutaj, artystycznym opiekunem jest Kuba Baran, który starał się stworzyć takie interdyscyplinarne miejsce do, mówiąc górnolotnie, do tworzenia sztuki. Jego pomysłem było to, żeby stworzyć tutaj różne dyscypliny sztuki właśnie, żeby one były po prostu tutaj reprezentowane. I jakby to powiedzieć, my reprezentujemy nogę pod tytułem teatr. Jesteśmy teatralną nogą sceny Tęcza. Nazywamy się Teatr Grupa Trupa. Został stworzony ten teatr przez amatorów, ludzi, którzy po prostu kochają teatr, nie są w jakiś sposób zawodowy związany z teatrem. Co się dzieje? Tego nie miałem jeszcze nigdy. Odezwij się. Nie jestem zmorą. Zostałam przysłana przez doktora, aby opiekować się panem. Jestem tu po to, aby zaopiekować się pana zmęczoną duszą. Sama jestem poza światem. Nie widź pan stroju? Mam w głowie dwie przeciwne myśli. Jak Bóg i szatan. No i dostań się tutaj. Która z tu wejdzie jest skończona? Bo ich leczenie wzmaga tylko obłęd. A najmniejszy wysiłek ich oszukania kosztuje tyle, że potem robi się jeden fałszywy krok. Jakiś głupstwo. Spotkaliśmy się przy pierwszym projekcie, naszym pierwszym projektem właśnie był Wariat i Zakonnica. To było w październiku 2009 roku, to była nasza pierwsza produkcja. Potem wyprodukowaliśmy, można powiedzieć, kolejną naszą premierą, była Lady Macbeth. Wtedy ukształtował się już nasz zespół, ponieważ pierwszą wersję Wariata i Zakonnicy graliśmy w nieco zmienionym, w innym składzie niż gramy teraz. I teraz w grudniu tego roku, zeszłego roku 2011, zrobiliśmy wznowienie Wariata i Zakonnicy w nieco zmienionej formie. Parę scen się zmieniło, parę scen dopisałem, przede wszystkim zmieniła się obsada. Tak, przede wszystkim zmieniła się obsada. Ci ludzie, którzy doszli do nas, dołączyli właśnie przy produkcji Lady Macbeth, czyli Agna i Kamil, oni właśnie teraz weszli w obsadę i w dużej mierze zrobiliśmy w zasadzie nowy spektakl, bo spektakl ten, który jest aktualnie grany na deskach sceny Tęcza, można powiedzieć, w znacznym stopniu różni się od tego, co było prezentowane tutaj no prawie już 2 lata temu. Niech pan się uspokoi. Siostro, zdejmij mi kaftan, jestem zupełnie spokojny. Ale ja nie mogę, doktor, by mnie... Doktor! Pani jest z nimi zmory. Już wszystko wiem. Za pana zrobię wszystko. Pana. Nie ma nic na świecie całym prócz pana, nawet męki wieczne. Pocałuj mnie. Ja nie śmiem. Ja nie mogę. Ty musisz. Ta chwila jest jedyna. Um.
Nazywam się Agata Bargiel, z wykształcenia jestem politologiem, trochę udzielam się dziennikarsko. No i kocham teatr, dlatego gram. Dużo mam wspólnego z teatrem. Cały wolny czas poświęcam właściwie tej pasji. Sergiusz Piotrkowski, tutaj jestem reżyserem i aktorem, a zawodowo związany jestem z radiem. Agna Karasińska, studiuje dziennikarstwo. Kamil Reichel, studiuje komparatystykę i teatrologię. A tutaj jestem dlatego, że kocham mój zespół i kocham teatr. Maciej Bartosz, studiuje komparatystykę również, tak jak kolega. Chciałbym bawić się z tobą chowanego i pożyczać ci swoje ubrania. I nie złościć się, kiedy kradniesz mi papierosy i nigdy nie masz ognia. I oglądać z tobą mądre filmy i głupie filmy. I mówić do ciebie kiepsko po niemiecku i jeszcze gorzej po hebrajsku. Chcieć się z tobą kochać o 3 nad ranem, ale nie budzić się, abyś mogła pospać sobie jeszcze trochę. I całować twoje stopy i ręce, plecy. I mówić, jak bardzo kocham twoje oczy, twoje usta, twoje piersi, twoje pośladki, twoją... Wspaniale. Jak będziesz ze mną, wszystko będzie inaczej. Żadnych szaleństw. Może i tak będzie. Ale przede wszystkim, nade wszystko, muszę stąd wyjść. Wiesz? Mam wyrzut sumienia, że jestem taka szczęśliwa. Gdybym mogła pocierpieć o ciebie.